kochani, witajcie na kanale Zapytaj Anię i dzisiaj będziemy piec. Dawno nie piekliśmy niczego i powiem wam szczerze, że nie pamiętam, kiedy piekliśmy muffiny. A te są wyjątkowe, to są przepyszne muffiny Marino. Jak jesteście tutaj, to na pewno macie na nie ochotę. Jak je upieczecie, to znowu wysyłajcie zdjęcia, wiecie, że na Instagramie często je publikujemy. A jak lubicie takie proste przepisy, proste i smaczne przepisy, to koniecznie zostawcie łapeczkę. Jak jesteście tutaj nowi, to zachęcam was do subskrypcji, bo kolejny film to będzie przepis na obiad, o który chyba najczęściej prosiliście, więc nie zapomnijcie, a teraz już zapraszam na dzisiejszy przepis. 250 g mąki przesianej, 100 g cukru drobnego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody, szczypta soli, 240 g jogurtu naturalnego, 80 ml oleju, może być słonecznikowy, może być rzepakowy, 2 jajka i do tego 150 g malin. Może mieć formę na muffiny i do tego papilotki albo takiego rodzaju foremki lub też foremki silikonowe. Najpierw zmieszamy suche mąkę, cukier, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody, szczypta soli i zmieszam. Teraz będziemy mieszać mokre, wrzucamy jogurt, wlewamy olej, wbijamy 2 jajka, i mieszamy. Teraz wrzucamy suche i szybciutko, tylko do połączenia mieszamy. Dodajemy maliny i już. Tak. I teraz nakładamy masę. Albo łyżką, albo taką właśnie gałkownicą do foremek. Do piekarnika na 25 minut w termoobiegu 175 stopni.